Siemanko, moi drodzy. Piszecie w komentarzach, że mieliście non-stop 30 stopni. No ale zapominacie o tym, że ja też mieszkam w Polsce i ja wiem, jaka tu jest temperatura, więc czasami oczywiście jest może i ciepło, ale czasami jest też właśnie tak jak teraz. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trafisz, to jest ciepło, nie trafisz, to jest nie ciepło. A my teraz ze Wcią idziemy do sklepu po faworki, do Dino. A Igor mi tutaj załatwił palety od wujka, bo wujkowi przyszło, wujkowi Igora przyszło na paletach ten pelet, zrzucił palety, chciał wyrzucić, a on mówi nie, tata bierze to, kroi i ma na rozpałkę do tego, do kominka. No i fajnie, no i się pokroi, będzie na rozpałkę do kominka. Zresztą to są fajne palety, no ale po co mi, nie? Rozpalę i będę miał rozpałkę, chociaż kurczę, w tym roku wyjątkowo mało się paliło w tym kominku, no ale czasami się pali. Kurczę, Ewcia kupuje normalnie te różne rzeczy i to przychodzi w kartonach i trzeba to utylizować. Jeszcze mam tutaj, ale to kurde, już nie mam tego. Nie mam gdzie już to zutylizować. Paczka bez etykiety, wiecie, teraz już się wysyła bez etykiet paczki. Ale ja to nie wiem jak. Ewa też nie wie jak to działa. Nie wiem, ale korzystam z tego. Właśnie, czy kurier to później przy tego przystawia? Chodź tędy, może idziemy. Mamy jedne leści, stary. No. Tylko nie stary, dobrze? A jaki? Jestem po 40, to nie jest starość. No jeszcze nie. Jesteś? Gdzie są szczypce, widzisz? Nie, nie widzę. Tu są. Nie widzę. Przepuść pana, bo pan może chce przejść. Pan też tu, no co? Ja też tu. No. A few moments later. Zakupy poczynione. Na śniadanko będzie jak znalazł. Bułki. I tu są faworki. Drożdżowe, kurde, w tym, nie lubię w tym, bo zawsze są obklejone. Faworki drożdżowe, bo my jesteśmy na diecie, to możemy jeść. Co innego, ci co grubi są, to oni nie powinni tyle jeść tych słodyczy, ale my możemy. Kurde, wylało się trochę tego. To zawsze tam jest folia nad tym, nad tymi ogórkami małosolnymi, a zawsze się, kurde, trochę tutaj wyleje. No dobra. Jest. Pieniądze, to? No, jakie pieniądze? A ile tam masz tych pieniędzy? Dwa koła masz? 2,5? Nie masz. To co się tu rzucasz? Ale nie, no, to nie, tylko materac będę tam kupować. A co jeszcze? No to weź jakieś drobne, jak okay, będziesz coś kupować. Bo wiecie, ja wam zaraz wyjaśnię, co, gdzie my jedziemy i po co. Zaraz wam wyjaśnię. Już mnie nerwy biorą. Co mówisz? No mama poszła właśnie po jakieś drobne. Kurdele. Co miałem mówić? Aha, gruby hajs, moi drodzy, ponieważ Ewcia wyczaiła, powiedziała, że ją boli kręgosłup od spania na naszym materacu. A to jest taki fajny materac, że nie może... On jest tak fajny, że Sławek, no, że Sławek jak przyjechał, to mówi, co jest z tym materacem? No to, i chyba się zasugerowałem twoim tym, no. Nie, no faktycznie jakiś tak, bo może, wiesz, może się zepsuł przez ostatnie... To tyle lat śpisz na nim, co masz nie zepsuć. Jak mnie nie było. W ogóle mi się, wiesz, ja bym spał jeszcze na nim długo, tylko, bo on jest taki jakby za miękki, trochę za miękki. Spadasz albo w lewo, albo w prawo, nie? No ja wpadam w dziurę do ciebie, na przykład muszę tak bardzo na skraju, słuchaj, no. Jak śpię blisko, to wpadam. No właśnie, i Ewcia wyczaiła jakiś, mówi, materac przeceniony z 5000 na 2,5, no to... Taki był. Ale to i tak, ale to nie sugeruj się tym. I tak jest dużo kasy. Nie, no. Sugeruj się tym, dlatego że na materacu to się trzeba położyć. A no jaki trzeba. On będzie w praniu, to się okaże on w domu jest... za miesiąc, dwa. Myślisz? Mhm. A ten Doni jaki jest? Super. Ale na początku, jak na nim spałam z Donią, to mówię, Jezu, jak na kamieniu. No nie właśnie, taki twardy się, był. Nie przyzwyczaje się, nie? A moment, 2-3 dni i się przyzwyczaisz. I teraz mnie tak bolały plecy, słuchajcie, w te ostatni tydzień. Jakby mnie ktoś baseballem po plecach zbił, naprawdę. Ja mówię, co jest?
idę spać do Doni, bo już Marlena tak miała, nie? Że takie obolałe plecy miała, jak wstawała właśnie. Ten materac ma, posiadawszy. No jedź, bo tam podejdziesz. No i poszłam do Doni spać na dwie noce i oczywiście ból kręgosłupa przeszedł, ale zaraziłam się od Doni katarem, bo Donia jeździ na motorze i ma ciągle katar. Plecy przeszły, katarem się zaraziłam. I teraz taka zasmarkana chodzę. No. Zasmarkanych ludzi wożę po materace, które są niepotrzebne zupełnie. Potrzebne? Jeszcze kupimy taki... Jeszcze musimy w ogóle rozsądzić, czy kupujemy Igorowi łóżko, czy zostaje u niego ta kanapa. No to trzeba mu kupić materac nawierzchniowy. A czemu? Dlatego, że ja tam poszłam ostatnio spać. Tam tak twardo. Ale to tobie jest twardo, się zabiła. A tam śpi on. Jemu też jest twardo. Nic nie mówił, nie skarżył się. No co się tak patrzysz na mnie? Tobie miał bo to wyjdziesz powiedzieć? Zaraz. A komu tobie powiedział? Mi powiedział, no. Tak? No. No na pewno ci nie powiedział. A ty byłeś u niego kiedyś? Spałeś tam? Spałem na tej kanapie, jak ona stała wcześniej tam w tym No w tym ale saloniku. To na tym to miałeś kołdrę położoną i dopiero na kołdrze miałeś prześcieradło. A gdzie jest to jego łóżko, co było? Mówisz o tym piętrowym łóżku? No. Sprzedałam. Nie? No. Kto kupił? Taka mama młodych dzieci, takich małych. I te młode, małe dzieci pewnie tam śpią teraz w tym naszym łóżku Igorowym. Tak, ale one malutkie były, te dzieci, takie po 4-5 lat. No. A chciały piętrowe łóżko, nie? Igor, no tak. Jak był taki mały, to był fajny, bo pod spodem się bawił, na górze spał, nie? Ale jak urósł, to już przestało być takie fajne, nie? No to... O, ten jest spoko. Ewka, ten jest spoko, chodź tutaj. Tu możemy leżeć na nim. Jednak miałem rację, Ewka w internecie znalazła i mówi, że ten jest najlepszy tutaj, co ja na nim leżę. Tylko, że tutaj jest cena 1450, a to jest cena za ten taki mały, a my potrzebujemy, no, my potrzebujemy większy, a większy kosztuje 2600, coś tam i przeceniony jest 4000 iluś. To, te przeceny to pewnie wały są jakieś. Nie mogą być wały, bo ludzie to znają, ceny na pamięć. No ja nie znam, to jak ja nie znam, to ludzie chyba też za 5000 taki materac, żeby ktoś kupił, ja bym nie kupił na przykład. Tutaj są wszystkie parametry tego, a Ewka mi tu pokazuje, że 5400, 5500. No zobacz, tutaj bez jest. Promocji on jest, no tak. Na 60 na 2. To grubo. Wiem, że pewnie, na pewno są mi materace po 100 tysięcy, ale wiesz, to jeszcze... On w przekroju poprzecznym nasz materac. Mhm. No to spoko. Żałosne. Taki przekrój poprzeczny jest jak najbardziej wskazany. No, trochę tak. No. Gitara. Nie wytrzymam z nimi normalnie. No bo już nie mam siły, ja bym wziął materac i poszedł już stąd. Ale ten, może ten weźmie. To weź ten i chodź. Weźcie takie łóżko tak, polowe. Tak jakby ci nie zależało. No. Ci nie zależało. Zależy mi. Mi tak zależy. A few moments later. My idziemy, kupiliśmy już. Zaraz wam powiem, co otwarte jest. No to wystarczy, że się zbliżę do mojej fury już. No. Idziemy do tej Biedry? Tak, bo ja muszę kupić jakąś wodę do picia, bo wiesz, ja się tak dziś pociłam w nocy. Że ja cię kręcę? No. No dobrze, to idziemy. Moi drodzy, my tu jesteśmy w Winterze i na naszym kanale jest takich sporo osób, których boli dupa. I to jest właśnie taka maść... Pośladkowa. To jest taka maść pośladkowa. Zalecona przeciw odparzeniu. To dla tej Biedry. To są takie potężne nasze kanałowe otworzenia chyba. Odłożyliśmy tą maść, bo nie potrzebujemy, ale są tacy, którzy na naszym kanale potrzebują i to jest bardzo dobra maść. Mówię wam. A my tutaj kupiliśmy takie różne rzeczy na obiad. I pan już właśnie do nas dzwonił, że jedzie z naszym materacem, nie? Bo on jest, bo jak braliśmy ten Doni materac, to on był tak w takiej rolce? Nie wiem, w każdym razie taki zwinięty był, ściśnięty, a ten właśnie nie jest ściśnięty i nie da się go ściskać. Nie trzaskaj moimi drzwiami.
nie da się go ściskać i on jest właśnie taki, że tutaj by do naszego samochodu nie wszedł i musi nam pan. I musieliśmy przez to zapłacić jeszcze dodatkowo za transport 69 zł. Taki transport do nas mieści jeszcze. Jechaliśmy, moi drodzy, akurat pan był. Przyjechał. Taki materac. Ja takie materace to ja wożę, ale to z innej firmy. I to pewnie nie takie fajne, bo ja wożę z tego. Libro albo z jakiejś innej. A, to takich nie. To są, tak, to są porządne firmy, fajnie. No i co? I teraz tamten co? Do wywalenia, a ten będziemy dzisiaj wieczorem próbować, o? No a jak? No to kurde, mordeczko. Jeszcze musieliśmy dokupić taką, narzutę matę, bo bez tej maty, jak nie będzie na paragonie, to nie będziemy mieli gwarancji, nie? Gwarancja jest chyba 20 lat na niego. W ciągu... 25 wam mówi, no. To 25 i tyle wam powiem. Jeszcze lubię mówić o cenach, więc wam też powiem. Ja wiem, że niektórzy mówią, o cenach mówicie. Ceny są ważne, bo jak ktoś na przykład, ja teraz oglądam różne rzeczy w internecie, jak ktoś nie mówi o cenie, to mówię, o Boże, cenę mógłbyś powiedzieć, chłopaku. Materac ile? 2300? Materac kosztował Musieliśmy inny niż 40% 2000. 2000 w promocji 40%. A 300 kosztowała bawełniana narzuta na zabezpieczenie materaca, no. Ta mata. No. No to tyle, bo tamten nie wzięliśmy, tamten był na sprężynach, a ten wzięliśmy na tych. Też jest sprężyna. Pół sprężyna, pół pianka, a tamten chyba tylko na sprężynach był. Też był. Według mnie to tamten byłby lepszy, tylko że nie było go na stanie. Już mieliśmy tamten brać, ale nie było na stanie za 3 tygodnie. Mówię, za 3 tygodnie to chyba kaleką zostanie, no bo tutaj śpi non-stop do tego, nie? No i taka jest sytuacja. My nagrywamy pałki z tego nowego urządzenia, ale wam powiem teraz, bo tak, wzięliśmy, kupiliśmy ten materac, wiecie, i ten drugi wystawiliśmy tam na sprzedaż. Może ktoś kupi, jak to nikt nie kupi, to oddamy za darmo. Na OLX-ie, nie? I może 10 minut temu to było, już dostaliśmy 3 SMS-y od Info SMS, nie? Pisze potwierdź sprzedaż i link, oczywiście fałszywy, wał konkretny to jest. Później link towary, też potwierdź sprzedaż i teraz przyszedł trzeci, sprzedaż. Kupujący zapłacił za twój towar, sprawdź. I też link wałowaty. Tak... jest taki SMS, jak ja otrzymałam od tej dziewczyny. A, no widzisz. Także uważajcie na OLX-ie, bo oszuści czyhają tylko na wasze numery i w ogóle... No, zobacz, oni mają, wiesz, jakiś algorytm czy coś i sprawdzają i tak. Moi drodzy, na kanale Gotuj z Ewą możecie sobie zobaczyć takie pałki z tego nowego sprzętu naszego, który tutaj, zresztą film też jest o tym sprzęcie, troszkę, no chyba 3 starczą. No, które są właśnie, które pokazywałem wam ostatnio. Znaczy, czy Ewcia pokazywała tamten sprzęt, który sobie zakupiła tutaj do kuchni i jedzenie wam powiem z tego jest bardzo dobre. Te pałeczki... Jeszcze nie próbowałem, ale Ewcia próbowała i mówi, że są zajebiste. No ale ostatnio próbowałem ten, frytki, prawda, coś tam jeszcze. Wszystko także wszystko dobre. Było dobre. No i tyle, wam powiem. Ja dopiero mamy to. I teraz ja wam muszę powiedzieć, czy te pałki faktycznie są takie dobre, jak Ewcia mówi. Czy są inne. Co jest? Patrzysz, czy chcesz z makaronem, czy nie z makaronem? Aha. No to musisz kogoś... Próba organoleptyczna. No, w życiu by nie rozróżnił, czy z piekarnika, czy nie. No nie, że nie. Bez oleju, bez tłuszczu, bez niczego. Ryż gotowy z Uncle Ben's. Z masełkiem, ty jaki zajebisty. Chyba rozkłada ręce. Taki zajebisty nóż. Takie warzywka do tego. I Ewci papryka, która jest... Ostatni słoik. Ostatni słoik, właśnie, musimy zrobić swoją drogą, bo zajebista jest też. Kiedyś kupiłem taką paprykę w sklepie, to zjadłem chyba z jedną, resztę wyrzuciłem. W ogóle, a nie dość, że bez smaku, to jeszcze takie podeszwy. No.